Siemanko, dzisiaj powiem Wam o 10 rzeczach, które chciałbym wiedzieć, gdy zaczynałem ćwiczyć. Zapraszam. A więc przejdźmy do rzeczy. Pierwsza rzecz, o której chciałbym wiedzieć, gdy zaczynałem ćwiczyć, to fakt, że nie tyjemy od niezdrowych produktów i nie chudniemy od zdrowych produktów. Kiedyś właśnie wierzyłem, że tyjemy tylko jak jemy fast foody i takiej zdrowej żywności możemy jeść ile chcemy i tak samo właśnie, że chudniemy tylko od zdrowej żywności. Co oczywiście jest nieprawdą, ponieważ liczy się ilość kalorii, które dostarczamy w ciągu dnia. Jeśli będziemy w deficycie kalorycznym, to nieważne z jakich źródeł ten pokarm będzie czerpany, ponieważ będziemy chudnąć. Jeśli będziemy na surplusie kalorycznym, no to będziemy tyć. Przykładowo orzechy są zdrowe, a jeśli zjemy ich 100 gram, to już dostarczymy 600 kalorii. A to nie jest problem zjeść taką ilość orzechów. No. Kolejna rzecz to, że siła nie jest najważniejsza. Otóż dużo osób, gdy dopiero zaczyna, to skupia się tylko na sile. Często chce pobijać swoje rekordy, czasem nawet z treningu na trening chce właśnie sprawdzać swoje maksy. Przynajmniej ja tak miałem i szczerze to był błąd i gdybym wtedy wiedział to, co wiem teraz, to bym skupił się bardziej na technice, ponieważ technika jest najważniejsza. Wiem, że dużo osób to powtarza, ale gdy nauczycie się odpowiedniej techniki, to ten ruch będzie bardziej ergonomiczny. To znaczy, że będziecie go wykonywać mniejszym kosztem, przez co będziecie mogli podnosić większe ciężary. I kolejna sprawa, będzie to dla Was dużo bardziej bezpieczne i będziecie mieć mniejsze ryzyko kontuzji. I dodam jeszcze, że jeśli od początku będziecie się uczyć poprawnej techniki, to będzie Wam dużo łatwiej niż później zmieniać te złe nawyki na nowe. Trzecia rzecz to, żeby nie wierzyć ślepo w to, co ktoś inny mówi. Przykładowo w tą tak zwaną bro science, czyli że jak ktoś tam mówi, że jest tak, to a jest w miarę jakoś tam ma rozbudowaną sylwetkę, to że to jest prawda. Otóż właśnie dużo takich mitów krąży po siłowniach. I oczywiście, gdy ja chodziłem, to też w takie mity wierzyłem. I szczerze nie wiem, czy teraz jakieś przytoczę, czy mi się teraz coś takiego na myśl napatoczy. Ale no są często takie właśnie mity typu właśnie, że nie wiem, tyjemy od węglowodanów, albo nie wiem, tyjemy od tłuszczu, coś takiego. Lub inne rzeczy związane z treningiem, nie wiem, żeby na przykład przy przysiadach kolana nie mogą przekraczać linii palców i różne takie rzeczy. Otóż sugerujcie się bardziej badaniami i takimi osobami, na których możecie polegać, niż po prostu ślepo wierzyć w to, co ktoś Wam powie. No i zahaczyłem o temat węglowodanów, także będzie to czwarta rzecz. I to jest dosyć świeża rzecz, bo mniej więcej tak półtorej roku temu to wierzyłem, czyli że tyjemy od węglowodanów. Otóż nie tyjemy od żadnego makroskładnika. Nie tyjemy stricte od białka, nie tyjemy stricte od tłuszczy, czy od węglowodanów, tylko tyjemy ogółem od nadmiaru kalorii. Czyli nieważne, czy będziecie na diecie wysokowęglowodanowej, czy na diecie wysokotłuszczowej, po prostu gdy będziecie na surplusie kalorycznym, czyli będziecie jeść więcej niż potrzebujecie, to tak czy siak będziecie tyć. Organizm po prostu znajdzie sposób, żeby tą energię, przykładowo z węglowodanów, zamienić na tłuszcz, albo energię z białka zamienić na tłuszcz. Także nie tyjecie od danych makroskładników, pamiętajcie. Piąta rzecz to, że nie zawsze więcej i ciężej znaczy lepiej. Otóż istnieje coś takiego jak przetrenowanie i ja czasami trenowałem po 3 godziny pod rząd. I to było tak, że trenowałem w ten sposób dzień w dzień i z perspektywy czasu widzę, że po prostu byłem zajechany większość czasu. Ciężko się zregenerować, jeśli trenujecie codziennie, tym bardziej jeśli trenujecie po 3 godziny. To jest to za dużo. Jest pewna ilość serii, która będzie optymalna dla wzrostu i gdy będziecie robić mniej lub więcej, no to nie będzie miało żadnych dodatkowych rezultatów, a może tylko spowodować pogorszenie obecnych rezultatów. Nie zawsze więcej znaczy lepiej i trenujcie ciężko, ale trenujcie mądrze. Taka mała moja rada. Szósta rzecz, którą chciałbym wiedzieć, zaczynałem, to żeby robić nogi. Otóż może trochę się wydawać śmieszne, ale bardzo dużo osób nie robi nóg na siłowni. Co jest oczywiście błędne, bo powinniśmy rozwijać naszą sylwetkę symetrycznie. Ja tu nie mówię, że musicie robić nie wiadomo ile ćwiczeń na nogi, ale żeby te ćwiczenia były i to najlepiej takie ćwiczenia wielostawowe, przykładowo przysiady.
Moim zdaniem jest to jedno z najlepszych ćwiczeń właśnie na nogi i jest to taki jeden z podstawowych ruchów, wzorców ruchowych, także on się przydaje w zwykłym życiu, także tak jak mówię, nie zaniedbujcie takich rzeczy, ponieważ później będziecie w szerocy na górze, a nogi będziecie mieli takie wąziutkie, także to też nie wygląda fajnie. Siódma już rzecz to, że jest to maraton, a nie sprint. Otóż nie schudniecie z dnia na dzień, nie przytyjecie z dnia na dzień, nie zmienicie swojej sylwetki z dnia na dzień. To jest efekt długotrwały i no po prostu nie przeskoczycie tego, nie kupicie tego. Musicie poświęcić na to trochę czasu i trochę energii, żeby widzieć rezultaty, ale gdy dopiero zaczynacie, będziecie widzieć szybko te efekty. Także nie demotywujcie się po paru dniach, po tygodniu, czy nawet po dwóch, bo jeśli będziecie robić to konsekwentnie, to będziecie mieć te efekty na 100%. Dogrywam jeszcze ósmą rzecz. Sorry, brakuje mi rąk, ponieważ właśnie zobaczyłem, że nie dograłem ósmej rzeczy. A więc ósma rzecz, o której chciałbym wiedzieć, gdy zaczynałem ćwiczyć, jest to, że nie chudniecie od cardio albo ogólnie od treningu. Otóż cardio i trening jest narzędziem, które pomaga wam wykreować deficyt kaloryczny, ale stricte od tego nie chudniecie, bo przykładowo nawet jeśli będziecie robić, nie wiem, 5 godzin cardio, a i tak będziecie na surplusie kalorycznym, no to nie schudniecie. Cardio nie jest czymś magicznym, czym co spala tłuszcz, no bo pod koniec dnia i tak ma znaczenie to, czy wy jesteście w deficycie, czy w surplusie kalorycznym. No bo jak nie będziecie na deficycie, no to po prostu nie schudniecie, no to jest logiczne. To już dziewiąta rzecz bodajże, to suplementy. Otóż kiedyś wierzyłem, miałem dużo suplementów i wierzyłem, że są one konieczne. Teraz wiem, że suplementy to jest może max 5-10%, to już rzeczywiście będzie takie max, ale ustalam, że 5% to jest tyle, ile możecie wyciągnąć z suplementów. I nie musicie mieć nie wiadomo ile suplementów, bo większość rzeczy możecie dostarczyć z dietą. Oczywiście nie wszystkie, przykładowo kreatyny nie dostarczycie z pożywienia, ale większość takich potrzebnych rzeczy dostarczycie. Przykładowo niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 lub dajmy na to inne witaminy. Jeśli macie dobrze zbilansowaną dietę, to da się to dostarczyć z dietą i nie musicie wydawać na to pieniędzy. I już taka dziesiąta rzecz to, że zakwasy, czyli no, popularne zakwasy, czyli te DOMSy, obolałości potreningowe kolejnego dnia lub dwa dni później i pompa, to nie do końca są dobre wyznaczniki treningu. Ponieważ to, czy macie zakwasy, czy nie, można łatwo zmienić, ponieważ gdy się przyzwyczajicie do jakiegoś ruchu i trenujecie tym samym planem ciągle już dłuższy czas, no to tych zakwasów nie będziecie mieć, ale przykładowo zmienicie trochę ten plan, dajmy na to, wydłużycie fazę ekscentryczną, czyli na przykład opuszczanie sztangi i po prostu zmienicie chwyt lub kilka innych rzeczy, zmienicie ilość powtórzeń, to te zakwasy właśnie będziecie mieć kolejnego dnia. Ale to nie znaczy właśnie, że żeby się sugerować tylko zakwasami i że jeśli nie mam zakwasów, to jest to słaby trening. Ja przykładowo aktualnie mam praktycznie w ogóle zakwasów, rzadko się to zdarza. A jeśli bardzo lubicie to uczucie pompy i nie możecie bez tego trenować, no to możecie sobie zakupić cytrulinę. Jest to niedrogi suplement, a właśnie fajnie pompuje. No. I też właśnie pomaga wykręcić więcej powtórzeń na treningu, także ogólnie nagrał ten też materiał, ale cytrulinę też propsuję i polecam. No i cóż, wydaje mi się, że to tyle z tych rzeczy, które chciałbym wiedzieć, gdy zaczynałem ćwiczyć. Oczywiście jeszcze mógłbym trochę tego wymyśleć, ale myślę, że taka 10 będzie optymalna ilość. Póki co, jeśli wy macie jakieś takie rzeczy też, które chcielibyście wiedzieć, gdy zaczynaliście ćwiczyć, albo jakieś pytania, no to oczywiście możecie pisać je w komentarzu. I cóż, my widzimy się w następnym materiale. A jeśli materiał się podobał, no to lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Siemanko, cześć!